Przechodzimy do następnej uchwały. Jest to uchwała nr 5, łamane na 22, łamane na 15, w sprawie odwołania skarbnika miasta i gminy Przytęgowie. W związku z tym, że tu też jest autopoprawka, radni dostali, że tak powiem, nowe projekty już poprawione uchwał na sesję, potwierdzone pod kątem formalno-prawnym przez mecenasa, ale tu proszę o wyjaśnienie tej autopoprawki pana sekretarza. Proszę bardzo. Wysoka Rado, w imieniu pani burmistrz zgłaszam autopoprawkę do uchwały nr 5 łamane na 22 na 15 Rady Miejskiej Przyszpiegowej, polegającej na tym, w pierwotnej wersji, proszę państwa, mieliście państwo wpisaną datę odwołania pani skarbnik z dniem 31 marca. Wynikało to z faktu, iż takie porozumienie zostało, że tak powiem, zawarte pomiędzy panią burmistrz a panią skarbnik 30 grudnia. Pani burmistrz wówczas wystąpiła z takim wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron z dniem 31 marca. Ponieważ, proszę państwa, to żeby trochę wychodzę do przodu, za chwilę państwo będziecie ewentualnie podejmowali kolejną uchwałę dotyczącą powołania i tam data powołania jest 16 kwietnia, bo pani Barbara Wesołowska, która jest kandydatem na to stanowisko, z takim dniem może nawiązać stosunek pracy z nami. W związku z tym nastąpiło tutaj porozumienie między panią skarbnik a panią burmistrz, że ta umowa o pracę zostanie po prostu przedłużona do połowy kwietnia, czyli z dniem 15 kwietnia. Tak więc reasumując, paragraf pierwszy, który jest przedmiotem autopoprawki, otrzymuje brzmienie. Na wniosek burmistrza miasta i gminy Szczytnikowa odwołuje się panią Józefę Zarzycką ze stanowiska skarbnika miasta i gminy z dniem 15 kwietnia 2015 roku. Jak pan przewodniczący był uprzejmy przed chwilą zakomunikować, państwo przed chwilą na początku sesji dostaliście poprawioną wersję tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani burmistrz. Dano takie zdanie, że 30 grudnia pani skarbnik poprosiła o rozmowę i w trójkę tutaj pan sekretarz, ja i pani skarbnik poinformowała nas, złożyła takie pismo, że chciałaby odejść na emeryturę, że jest zmęczona, że chce odejść. I my zaproponowaliśmy, żeby sama podała też pani skarbnik termin, kiedy chce zrobić, bo też nie chciała zostać, że tak powiem, na lodzie od razu na początku swojej kadencji. Bez skarbnika pewnie by się znalazł, ale to nie o to chodzi. I pani skarbnik zaproponowała ten okres, że chciałaby porobić jeszcze sprawozdania, że czeka nas kompleksowa kontrola RIO, nie chciałaby tego wszystkiego zostawić i że praktycznie od dnia 1 kwietnia albo 8 wyjeżdża do sanatorium. Jest to termin taki, który już ma przyznany i w związku z tym przychyliliśmy się do tego. Ja wiem, że ciężko pewnie pójść na emeryturę każdemu, ale no też taki nas takie czekają pewnie też decyzje kiedyś. Myślę, że większość jest młodsza, ale nie niebawem czeka i innych. Także no to tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O opinię w sprawie tej uchwały proszę przewodniczącą Komisji Budżetowej Ilonę Zalewską. Proszę bardzo. Z racji, iż data odwołania pani skarbnik zawarta w tej uchwale uległa w międzyczasie zmianie, uchwała w tej formie no nie mogła być przez nas opiniowana, bo zawierała błąd, czyli złą datę. Ale dzisiaj już dostaliśmy skorygowany projekt i myślę, że wszyscy się przychylimy do tego, żeby pani skarbnik już mogła na służenie odpoczywać.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie sekretarzu. W wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetowej, na którym miałem przyjemność reprezentować panią burmistrz, informowałem komisję i radnych, którzy uczestniczyli w tej komisji, iż będzie zgłoszona w dniu dzisiejszym na sesji ta poprawka przez panią burmistrz, o której przed chwilą żeśmy wspominali. Także komisja była poinformowana o tym, że nastąpi ta zmiana z 31 marca na 15 kwietnia. Panie sekretarzu, ale w związku z tym, że jeszcze nie było tej poprawki, komisja się zachowała, jak się zachowała. Także myślę, że opinia Komisji Budżetowej brzmi, jeszcze raz proszę. Po otrzymaniu dzisiejszej skorygowanej uchwały komisja jest za, bo na ten moment czekała, na dzisiejszy moment, i wszyscy członkowie w takiej sytuacji zagłosują za. Wczoraj nie mieliśmy takiej uchwały, więc nie podjęliśmy takiej opinii pozytywnej. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały, do autopoprawki? Proszę bardzo. W związku z tym, że nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 5/22/15 w sprawie odwołania skarbnika miasta i gminy Przytęgowa? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała nr 5/22/15 została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Jest okazja ku temu, że w imieniu Rady, także i swoim, serdecznie chciałbym podziękować pani skarbnik za długoletnią pracę w rzeczy miasta gminy Przytęgowa i życzę wszystkiego dobrego na emeryturze zasłużonej. Dziękuję bardzo. Jestem otwarta na takie sprawy. Na pewno chcę podziękować pani burmistrz, panu sekretarzowi, wszystkim państwu radnym, obecnym. Wiele osób tutaj już nie pracuje, sołtysom, obecnym, nieobecnym, kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych, z którymi przez tyle lat współpracowałam, księgowym, pani Marii Cmyna, zasłużonej pracownicy wieloletniej, z którą pracowaliśmy przez te 35 lat, innym dyrektorom wszystkich jednostek oświatowych, ZG, księgowym. Bardzo państwu serdecznie żałuję, bo bez państwa, dziękuję, bo bez państwa współpracy ze mną nie byłoby efektów tej pracy, a wiemy, ile zadań zostało wykonane przez ten czas, i życzę nowym radnym,
nowej pani burmistrz, oby te zadania, te wszystkie marzenia były zrealizowane. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani burmistrz. Jeszcze dwa zdania, pani Teresa. Ja tylko chciałabym bardzo podziękować jeszcze pani tak przez mikrofon. Ja wiem, że jestem gadułą. Chyba, że zaprzestanie głos, ale chciałabym powiedzieć tak. Kiedy pani Darynia przyszła i w grudniu mi powiedziała nam, że też chce odejść, jest schorowana też, że jest zmęczona, na pewno miała ciężką pracę, bo nawet patrzeć na to, że nie mogła wybrać urlopu, bo ja nie rozumiałam, że jak można urlopu nie wybrać, że takie można mieć zaległości w urlopach. Ja dzisiaj widzę, że to tak jest, że to nawet pewnie, że dwa dni chorować, dwa dni do pracy i to tak. I to tak to wygląda. Ja nawet nie myślałam, że to tak w samorządzie wygląda. I jak usłyszałam, że chce nas opuścić jeszcze przed uchwaleniem budżetu, to muszę powiedzieć, że mi nogi zdrętwiały. Jestem się matką, bo ja też chcę pani nas zostawić, ale jeżeli jest taka pani wola, to trudno. Proszę zaproponować termin. Muszę tu powiedzieć, że pani Teresa wykazała się też dużym zrozumieniem i nie tak, że już odchodzę, bo akurat mi się nie podoba, może nowy burmistrz, czy podoba, a może wybory miały być inne. Nie, po prostu powiedziała, ja nie zostawię też pani, wszystkie sprawozdania zrobię, wszystko to, co mogę, wyprowadzę, bo czeka nas ta kontrola i chciała to wszystko dopiąć i to i tak za mało czasu, prawda, pani Terenio? I tak za mało czasu. I taka była ochocza, że pójdzie, odpocznie, a dzisiaj jednak, gdy przychodzi ten moment rozstania, jest to na pewno niełatwy okres. Natomiast pani Teresa, jest pani zawsze mile widziana u nas i ja dzień jeszcze raz serca dziękuję. 25 lat temu, kiedy byłam radną tutaj i po 25 latach wróciłam, to właśnie pani Teresa była na tym swoim stanowisku i ja niektóre rzeczy podpisywałam, że tak powiem, ślepo, ponieważ ufałam, że to jest wszystko przygotowane bardzo dobrze. Po doświadczeniu, długie lata pracy. No to jest bagaż, który się nie nabywa z dnia na dzień. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pani Teresa, myślę, że jak zadzwonimy z naszej niewiedzy, to na pewno pani na mnie odmówi. I za tę gotowość bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za pytanie. Będę postarała, o ile będę w stanie. Od razu po prostu rzucić to wszystko i odejść. Na pewno, tylko że mówię, jest niezbyt dobry okres, bo akurat to są sanatorium, którego ona nie chce zrezygnować, bo to już jest drugie przesunięcie i po prostu trochę mało czasu. Ale po sanatorium to sobie już jest jeszcze czas, także będę mogła uzupełnić to, co tam gdzieś nie będzie, gdzie zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do uchwały numer 5, /23/15 w sprawie powołania skarbnika miasta Gminy Świdnikowa. Tutaj jest również autopoprawka. W związku z powyższym proszę o zadanie głosu pana sekretarza. Wysoka Rado, mam zaszczyt przedstawić autopoprawkę gminy pani burmistrz do uchwały nr 5/23 łamane na 15 Rady Miejskiej polegającej na paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie na wniosek burmistrza miasta i gminy Żytnikowa powołuje się panią Barbarę Wesołowską na stanowisko skarbnika miasta i gminy Żytnikowa z dniem 16 kwietnia. Wczoraj na komisji budżetowej pani Barbara Wesołowska uczestniczyła w tej komisji. Było też wysłane do wszystkich Państwa zaproszenie. Kto z Państwa chciał uczestniczyć w tej komisji, taka możliwość była zrobiona, także Państwo mogliście uczestniczyć w tym spotkaniu. No niestety pani Barbara Wesołowska dzisiaj nie mogła uczestniczyć na sesji, żeby była
tak powiem, do Państwa dyspozycji, z tego względu, że jest dzisiaj jeszcze na szkoleniu swojej dotychczasowej pracy. W związku z tym, dlatego nie ma jej dzisiaj na tej dzisiejszej sesji. Podobnie jak poprzednią uchwałą, również w dniu dzisiejszym wszyscy radni otrzymali nowe brzmienie tej uchwały z wszystkimi danymi, które tam niezbędne były. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do Pana Sekretarza w tej sprawie? W związku z tym, że nie ma pytań, o opinię proszę Przewodnicząca Komisji Budżetowej Radną Ilonę Sadowską. Proszę bardzo. W tej uchwale sytuacja jest identyczna jak poprzednio. Oprócz pewnej daty powołania nowego skarbnika nie było również nazwiska samego kandydata. Chciałabym jednak dodać, że komisja wczoraj miała przyjemność poznać panią Barbarę Mazołowską. Nie wniosła żadnych zastrzeżeń co do powołania tej pani na stanowisko kandydata gminy. Dzisiaj otrzymaliśmy skorygowany projekt uchwały i w takiej formie myślę, że będziemy głosowali za przyjęciem tej pani. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, są jeszcze pytania do projektu uchwały? W związku z tym, że nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 5/23/15 w sprawie powołania skarbnika miasta gminy Sierpinkowa? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 5/23/15 została przyjęta 15 głosami za.